Co trzeci nasz student to dziewczyna. Takie dane statystyczne mamy na Wydziale Budownictwa, na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Ale mamy też wydziały, które stanowią ścisłą feministyczną czołówkę, gdzie dziewczyn jest połowa lub więcej. Do takich wydziałów należą Wydział Architektury, Wydział Chemiczny oraz Wydział Inżynierii Środowiska. Bardzo się cieszymy, że na wydziałach obiegowo uznawanych za wydziały męskie także przybywa dziewczyn. Taką sytuacją cieszymy się na Wydziale Elektroniki, na Wydziale Elektrycznym i na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki. Studiujące u nas dziewczyny bardzo dobrze się czują w naszej uczelni. Biorą udział w różnego rodzaju projektach, działają w kołach naukowych, w agendach kultury i organizacjach studenckich. Te, które aplikują do nas i przychodzą do działu rekrutacji, najczęściej pytają o to, czy sobie poradzą. Bardzo często zdarza się, że pytają o to dziewczyny z małych miast. Chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić do studiowania w naszej uczelni i powiedzieć, że na pewno sobie poradzicie. Nie ma znaczenia tak naprawdę, z jakiej szkoły przychodzicie. Ważne są Wasze chęci do nauki i matura. Jeśli mówimy o maturze, to od razu chciałabym powiedzieć tym, którzy pytają również o to, czym konieczna jest fizyka, że przyjmujemy kandydatów nie tylko z fizyką. Wszystkie dziewczyny, które chciałyby do nas przyjść, a na maturze zdawały biologię, chemię, geografię lub informatykę, bardzo serdecznie zapraszamy. Wy także znajdziecie u nas coś dla siebie. Thank you.